Rączka gotuje, rączka gotuje. Lewa wymiesza, prawa robi test. Rączka gotuje, rączka gotuje. Tak przyprawi, że ze smakiem zjesz. No witam pięknie Rostomilutkowie w ten mroźny, zimowy czas, a witam się z samego centrum Katowic. Kajrzek dzisiaj przyjechał trochę poparszczyć. Miejsce, w którym dzisiaj wdawarzył, jest bardzo, bardzo klimatyczne. Ma jeden mały mankament. Ciężko go znosić, ale jak już tu traficie, bo jest w takim anfarcie, jest przecudownie, klimatycznie. No co tu dużo godać. Nazywa się Appetit Bistro. Myślę, że będzie bardzo apetycznie. Ja już o to zadbam. To co? Idziemy ważyć. Kochani ludkowie, są my w pięknych wnętrzach Appetit Bistro, a ze mną dobry duch tego miejsca, mama właścicieli, pani Iwona Machura, witam serdecznie. Witam, witam, miło. Na pewno pani służy swoją radą, doświadczeniem. No taka jest moja rola tutaj. Taki mentor. Troszeczkę tak. Taki mentor kulinarny. Dokładnie. Pani Iwono, wasza knajpka, przepraszam za słowo knajpka. Ale sami też tak mówimy. Wasza knajpka jest tak urokliwo, że na pewno przychodzą zakochane pary. Siedzą, maślane oczka i te sprawy. Dokładnie. A jak zakochani, to koniecznie musi być dobra zupa i najlepiej, żeby to był krem. Tak. Więc ja proponuję osobiście krem selera, jako że seler jest uznawany w naszej kulturze za afrodyzjak. Do tego domy troszkę imbiru świeżego, który też jest bardzo dobrym afrodyzjakiem. Białe wino, żeby troszkę zakwasić, będzie bardzo, bardzo smacznie. I taki krem se teraz zrobimy. Doskonale. Pani Iwono, to co, mogę prosić o pomoc, jakby pani potarła na grubym oczku marchewka, a ja już przesiekam cebulka. Dobrze. A to takie dziwne cebulki, nie? Takie jakieś, jak one się jakoś ekstra nazywają? Tak, nazywają się, ale niestety ze stresu uciekło mi z głowy. Ale za chwilę się jej przypomnę i pani powiem. Się stresuje, nie widać. No, troszeczkę. Cebulka na kosteczka i na tej cebulce przesmażymy lekko marchewka. Przypominam, że jak marchewka się zeszkli i połączy z masłem, to wtedy jest dużo lepiej przyswajalna witamina A, kierownie jest, bo tłuszcz dobrze ją przewodzi, nie? Szalotka, no właśnie, ale szalotki są takie troszkę mniejsze, nie? No to widocznie są jakieś takie wyrośnięte. Ekstremalne. Tak. Ale smakowo szalotka jest nawet lepsza od cebuli, bo nie jest tak ostro, a... I troszkę czosnkowa. Mhm. Tak. I kochani, oczywiście masło. Mogłaby też być oliwa, ale pamiętajcie, że z wytłoczyn oliwnych, bo oliwa z oliwek nadawa się do sałatek, raczej do smażenia nie bardzo. I już ciepuje. Nie musi to być bardzo drobno, z tego względu, że i tak będzie wszystko blendowane. No właśnie, jako kuchnia w waszym bistro, czy kuchnia prosto, czy kuchnia lekko, czy kuchnia śląsko, a może francusko? To znaczy wszystko to, co pan powiedział, dokładnie. Czyli to, co łączy polską kuchnię z kuchnią francuską. A czemu połączenie z kuchnią francuską, niech pan? No, jako że jesteśmy na Śląsku, to tak sobie pomyśleliśmy, że nawiązując do tradycji plebiscytowych po powstaniach śląskich, kiedy wojska francuskie tu przyszły jako policja plebiscytowa i jakieś elementy kuchni francuskiej przeniknęły do tej naszej kuchni śląskiej. No i mam nadzieję, że w drugą stronę stało się dokładnie tak samo i być może gdzieś we Francji jest też takie miejsce, gdzie dokładnie właściciel powie to, co ja, czyli że wojska francuskie przywiozły jakieś elementy kuchni śląskiej do Francji i być może mamy bliźniacze bistro we Francji. Na pewno w Normandii jest dużo Polaków, dużo tak. Ślązaków, bo tam po wojnie osiedli, dokładnie. Jako że nie mogli wrócić do Polski, bo tu z już... Z różnych względów. Z różnych względów, nie będziemy gadać jakich, ale ci, co się... Powiedzmy, że się zakochali. Zakochali się ci, co się interesują, kochani ludkowie, historią, to dobrze wiedzą, że no... Czerwony diabeł ze wschodu nie pozwolił, żeby oni tu wrócili. Dokładnie. Ale dzisiaj ważymy, zostawimy polityka i historia. Ona jest bardzo ciężko, szczególnie śląska historia. To prawda. I kochani, teraz tak. Cebula, a właściwie szalotka przesmażono. Do tego teraz marchewka jedna.
nie za dużo, bo będzie wtedy krem warzywny, a nie selerowy. Dokładnie. Tak, pięknie się już błyszczy. No to teraz sól. Troszka chili. Nie wiem, czy wiecie, że chili też jest afrodyzjakiem, dobrze rozgrzewa. Często do deserów dodajemy chili. Tak jest. Jest zima, możemy dać tego chili troszkę więcej. Nie grzeje. I już przesieką drobno imbir. No, jak to zimą, może dać suszony. Ale świeże to świeże, nie? Tak, dokładnie. Jedziemy z tym światem. Przeferlomy. I teraz tak, część selera jakby pani starła. Mm-hmm. Ja tu zostawię. Na grubych. Na grubych. A część selera pokryję w takie żulieny. I lekko ten seler przesmażony, wtedy on prędzej zmięknie. Potem wino, no i bulion. To jest taka zupa einsmik, ale w bistro ma być po prostu wartko. Jak sama nazwa go do bistro, to szybko. No i we Francji bistra są bardzo, bardzo popularne, nie? Mam nadzieję, że tak samo będzie w Katowicach. No i już powiedział, że ciężko do was trafić, ale jak już ktoś do tego anfartu wlezie, to na pewno się zakocha. Bez lato będzie fajny ogródek dookoła. Mamy już rzesze stałych gości, dla których gotujemy i myślę, że są zadowoleni. Biznes rodzinny. Tak, tak. Dzieci, to znaczy córka z zięciem, syn z synową, no i ja do pomocy. No i ja by teraz już to podlewał winkiem. Za chwileczkę jeszcze dodamy selera. Mhm. Ja się przyglądam, jak pan to robi, oczywiście, dokładnie. Dużo wina. To już lubię. Ja nawet kiedyś we Francji, jak grzech ważył, to zrobił zupa z wina. Rewelacja, powiem pani szczerze. Zupa z wina? Z Rieslinga. W smaku jak na żurek. Jak widzicie, dużo, dużo selera, ale to ma być krem. No i seler przede wszystkim też bardzo fajnie oczyszcza organizm. Tak. Drenuje go. O, ja już? Już? Super. Tak, proszę. Jeszcze bulion. Bulion. No i teraz się to wszystko musi dobrze ze sobą podusić, przejść smakami. Potem my zblendujemy. No i jemy, nie? Jeśli smakuje tak, jak pachnie, to będzie rewelacyjnie. Będzie tak smakowało, obiecuję. No to co, blendujemy? Blendujemy. No, myślę, że mamy to. Chociaż seler, żeby tak dobrze się rozpaćko, to potrzebuje bardzo dużo czasu, a my już chcemy jeść, bo tu tak wonią. Na koniec troszkę korzeniu, czyli pieprzu, żeby to tak taki pikanterii leki nadać, to co? Ale pachnie. No i jeszcze babciny smak. Śmietana. Kwaśno. No jak, mamy to. Jak dania do zakochanych, to szczypta chili na koniec na pewno się przyda, a kolor czerwony, wiadomo, kolor miłości. Dokładnie. Smacznego. Smacznego. Rączka gotuje, rączka gotuje, tak przyprawi, że ze smakiem zjesz. Kochani ludkowie, po dobrej zupie, a była przepyszna, rozgrzewająco. Będzie tak samo dobre danie główne, będą to polędwiczki z pomysłu przepisu pani Iwony. Tak, jest to danie typowo francuskie. Typowo francuskie. Typowo francuskie, ale myślę, że polędwica w Polsce się przyjmie z jabłkami polskimi, no to już w ogóle nie jest. Jak najbardziej, jak najbardziej. Do tego potrzebujemy dwie szalotki, jedna mała cebula, troszkę kminku, sól, korzeni, dwie polędwiczki, masło, woda, troszkę papryki, żeby dostało to koloru.
No i może będzie potrzebna mąka, będziemy widzieć. Opruszyć. Plus dwa jabłka. Pójdą do sosu, bo sos będzie taki jabłkowy. A potem jeszcze skarmelizujemy sobie normalne dwa jabłka, żeby były naszym dodatkiem. To co? Działamy? Działamy. To może ja bym poprosił, jakby pani posiekała ta szalotka i cebula. A ja będę już przyprawiać nasze polędwiczki. Sól. Papryka, słodko, tym razem słodko. Rozgrzaliśmy się zupą, wyszło. Tak jest. Z drugiej strony jeszcze ciachniemy. No i polędwiczka to jest taki einzmik. Chociaż Francuzi bardzo lubią na różowo, nie? Tak, tak, zdecydowanie. My w Polsce na różowo to uważamy, że to jest surowe, a nieprawda. Masełko. I Francuzi lubią na przykład na polonym maśle robić. Czyli, tak? Tego nie widziałam. Wtedy jest taki lekko orzechowy posmak. Jak już jademy na francusko, no tanie. Dzisiaj na francusko. W międzyczasie jest ciachna, te polędwiczki na pół, one są fez wielkie. Tak, duże są. Musiała być dorodna świnka. Miejmy nadzieję, że była dobrze traktowana. Ach, ja myślę, że ja. I ciepiemy nasze polędwiczki, obsmażymy na złoty kolor. No to Josu, jak mi pani wono, jakby jeszcze można było te jabłka w takie cząstki ze skórką oczywiście. Oczywiście. Ile? Dwa? Dwa. Nie wiem, czy Francuzi lubią kminek, ale on bardzo dobrze pomogło w trawieniu. My na Śląsku zawsze używali dużo kminku, z tego względu, że potrawy były ciężkawe. A już tam kajomieszką w Wodzisławiu używo się dużo kminku ze względu na to, że kuchnia czesko swoje wpływy Kaś tam zostawiła. No jak to na pograniczu. Dokładnie. I już sypia cebula. I teraz już wonią przecudownie, słuchajcie. Ja myślę, że ludzie z całego centrum Katowic już nie będą szukać tego infartu, bo oni przyjdą za wonią. Za zapachem. I teraz jeszcze ciutek masełka, nie za dużo. I te jabłka już wyda. Może pani chce jeszcze takie. O! Takie cząstki. Przykryjemy. I jak te jabłka dosłownie z minutkę, jak one tak zmiękną, podlejemy wodą. I będziemy dusić przez jakieś 25 minut. Jak danie francuskie, pani Iwono? Musi być. Dobry burgund. Przykrywamy, a potem jeszcze minimalnie wody i czekamy. Będzie spół. Aż będzie takie idealne. Wino przede wszystkim dowo i kruchość mięsie, ale też smak w sosie. No to co, teraz wody. Ale wonio. Przedobrze. Tak nie za dużo, bo to nie o to chodzi, żeby zapaćkać. Dokładnie. A polędwiczka i tak będzie, i tak będzie. Dojdzie. Będzie bardzo smaczne. Będzie. Ja myślę, że polędwiczki już będą. Co za długo, to niedobrze. To prawda. W przypadku polędwiczek. Dokładnie. Wyciągamy ich, jak one mają być tak po francusku na różowo. Tak. No i teraz są dwie opcje. Albo blendujemy to. Minimalnie sobie opruszymy mąką ten sosik, winno jabłkowy. Panie Remigiuszu, ja bym tego nie miksowała. Nie? Wygląda idealnie. No to musimy troszeczkę jeszcze odparować, żeby był bardziej gęsty, a dodatkiem będzie jabłko karmelizowane. To mam prośbę, jakby pani jedno jabłko tak na pół ciachła i wyciągła te no, ziarenka. Tak minimalnie oprusza. To przykryja, żeby nie ochłodło. Tak. Sosik już jest ok. Przekładamy teraz patelnia. To na deseczka. I teraz, żeby skarmelizować fajnie jabłka, robimy karmel z brązowego cukru, czyli trzcinowego. Te połówki na to wciepnymy, ciutek masła, to się lekko przybrnoci
i mamy fantastyczny dodatek do superowych polędwiczek. No i na karmel masełko. To się teraz wszystko fajnie połączy. I na to wciepniemy nasze jabłka. Możemy przykryć wtedy. Prędzej one zmiękną. Będzie takie jedzonko. Jabłka gotowe. Gotowe. To co, nakładamy, nie? Nakładamy. Lekkie nacięcie na jabłku. I po prostu postawimy to jabłko. O. Tu sobie wypuszczymy ten nasz fantastyczny sosik z jabłek. Z winem, z cebulką. Wygląda bardzo dobrze. No myślę, że też tak będzie smakowało. Też fajnie się. A wręcz Jerzech o tym przekonany. No i jeszcze fantastyczna polędwiczka. Kiero, kryjemy troszkę z ukosa. Bardzo soczysto. Bardzo ładny kolor ma. Tak. Tak, i moment, widzę. Żurawinka. Żurawinka. Kiera może tak troszeczkę z tego naszego jabłka spływać. Troszkę zielonego, nie zaszkodzi. I kochani, takie pyszności możecie przyjść pokosztować tu w Bistro Appetit w Katowicach. Jest przesmacznie. Rączka gotuje, rączka gotuje. Tak przyprawi, że ze smakiem zjesz. Kochani ludkowie, po dobrym jedzeniu musi być maszket jak Joto Dycki Godom, a jak maszket i bistro, to musi być wartko. Bo bistro z rosyjskiego oznacza bystro, czyli szybko. I taki też będzie, taką też będzie nasza szarlotka. To jest taka szarlotka, mogę pani powiedzieć, trochę do opornych kulinarnie. Bardzo prosty przepis. Wszystko dwa. Dwie szklonki grysku, czyli kaszy manny, dwie szklonki cukru, dwie szklonki mąki pszennej, 2 kilo jabłek, dwie łyżki cynamonu, czyli skórzycę po mojemu, troszeczkę goździków, jeden cukier wanilinowy i już mamy pyszna szarlotka. No i pół kostki masła, troszeczkę trzeba będzie to pomaścić, żeby fajnie woniało. No to co, robimy? Robimy. No, ja mam taką propozycję, ja bym da jabłka czuł, a pani jakby wyferlała te wszystkie tak, mąki, grysek i cukier do kupy, czyli trzeba to no, najzwyczajniej w świecie do kupy wyferlać, a je obyda czyść. Bardzo ważną rzecz czymy ze skórką, bo w skórce jest smak i kolor. Na szarlotkę na pewno bardzo chętnie goście przychodzą, nie? Tak, to prawda, szarlotka się cieszy wielkim powodzeniem. I co jest ważne, w tej szarlotce nie dowiemy żadnego proszku do pieczenia. Grysek spowoduje, że ona będzie taką fajną, wilgotną i co ważne, absolutnie nie odsączone jabłek, bo jak one puszczą, to to wszystko przejdzie właśnie do tej masy, kiedy to mamy. Rozumiem. Będzie bardzo smacznie, będzie taką wilgotno. Super sprawa. Pani Iwono, zostało mi ostatnie jabłko. Ja mam prośbę, jakby pani tym masłem tak grubo wysmarowała te formy. Na tarty, a wy w warunkach domowych normalnie blaszka szmarujecie. Może być tak naprawdę grubo. Cynamon, tak, cukru nie dam fest dużo, z tego względu, że jabłka są dość słodkawe, a przy okazji no, też musi być taka kwaskowatość, cukier waniliowy i tych goździków dam pora sztuk, ale troszkę ich połomia. O. Żeby nie strzelały między zębami. Nie, żeby nie strzelały między zębami. Ale one dają fajny taki aromat i woń. Tak. Teraz to wyfyrlą. I pani Iwono, może to pani tak sypać albo normalnie ręką, albo sypać... warstwę. Nasypać warstwa na sam spodek. No musi to pani sobie tak rozdzielić, żeby nam stykło na trzy warstwy. Trzy warstwy na każdą. Na każdą.
Jest? Myślę, że tak. No i my, kochani, teraz na to nakładamy jabłka. Też jedna warstwa. No i teraz trzeba będzie te jabłka przykryć warstwą tej mieszanki mąki, grysku, cukru. Teraz to przełożymy. Jasne. Bliżej do. Wygodniej. Tak. No i pani zaś przysypuje jodową jabłka. I ma to jak robota we dwóch. Zawsze szybciej idzie. Zawsze prędzej. Tak. I zaś jabłka jademy. Czyli będą dwie warstwy jabłek i trzy warstwy mąki, grysku. Tak, teraz zasypiemy. Proszę. No i teraz, kochani, tak to jeszcze porówną, żeby nabrało to takiego fajnego smaku, to musimy dać na górę masło, a masło przy pieczeniu się rozpuści i zrobi się z tego taką chrupiącą skórkę. Możecie sobie też to masło potrzeć, zamrozić i na tarce go potrzeć równomiernie na całym. Mhm. Taka posypka. Spokojnie, też się nam to dobrze rozpuści. No i ostatnie szlify. I do pieca. Do pieca 180 stopni. Przez taką godzinkę, jak będziecie widzieć, że to się już wespoli, ale ta szarlotka jest wezmokro, więc ona musi się dobrze przepiec, spokojnie godzina w piecu może być, chociaż nasze są troszkę niższe i troszkę mniejsze, więc myślę, że nasze 50 minut, ale w warunkach domowych, jak będziecie mieć prostokątną blaszkę, to już ta godzinka musicie sobie zostawić. To co, idziemy? Idziemy. I za chwileczkę będzie dobrze zwolniać. Rączka gotuje, rączka gotuje. Tak przyprawi, że ze smakiem zjesz. No szarlotka wygląda idealnie. Przedobrze, jeszcze ostatnie szlify w postaci troszeczkę pudru. Koniecznie. Żeby była piękno. I teraz najważniejsze, czy uda nam się ją wyciągnąć, bo to jest, ona jest bardzo mokro i bardzo krucho. Ale brzmi dobrze. Taki większy trójkąt będę musiał, bo tu jest taką skórka chrupiąca, słuchajcie. Pierwsze ciastko trzeba zawsze poświęcić, nie? Tak. Niestety chyba też będziemy musieli poświęcić. Chociaż może się jakoś uda. Ręka mistrza. No, nie do końca mi się to tak prawie udało. Prawie idealnie. Prawie. Ale następny kąsek będzie już super wyciągnięty. To ten, co ja zjem. A pani wyciągnę taki fajny kąszczek. To jest taka szarlotka, która jest bardzo, bardzo mokro. Więc trzeba uważać. Ona jest bardzo świeżo, to zresztą widać. Tak. Jeszcze mały szlif w postaci pudru. I taka szarlotka, proszę bardzo. Na pani ręce składam. Wunio, przecudownie, kochani ludkowie, ja sobie zaraz też pomasz keca. I co? Idealna. Idealna. I o to chodzi. A jakbyście chcieli sobie taką szarlotkę zrobić, to wleźcie na nasza strona www.raczkagotuje.tvp.pl. No albo musicie przyjść do Appetit Bistro. Appetit Bistro. I ta szarlotka tu będzie się kryciła w takim szklanym, takiej szklanej lodóweczce, to co? Ja też już jem. Przepyszne. Trzymajcie się. Jest moc. Jest. Pycha, mokro, pyszno. Idealno. I bez roboty. Ten cynamon, po prostu rewelacja. I o to chodzi, nie? Pochoda. Rączka gotuje.